Witam serdecznie. Dzisiaj, po kilku miesiącach, ponownie spotykamy się z Bożeną Jacyną i porozmawiamy o jej doświadczeniach właśnie z tych kilku miesięcy. Witam Cię. Witam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przez ostatnie miesiące miałaś jakby więcej interakcji z ludźmi niż poprzednio. W związku z tym masz więcej doświadczeń i one Ci się jakoś tak nawarstwiły i bardziej skrystalizowały. Tak? Tak, tak. Więc może zacznijmy od czegoś takiego jak cykle życiowe. Podczas naszego ostatniego nagrania mówiliśmy o tym, że dana sytuacja w dzieciństwie ma wpływ na już dorosłe życie. Jesteś w stanie zdiagnozować, przychodzą Ci te informacje, coś takiego, że dana dolegliwość wynika z czegoś, co się wydarzyło powiedzmy w pierwszym roku życia, czy w pierwszym miesiącu życia. Jak to czujesz? Jak Ci to spływa? Może technicznie tak powiedz. Technicznie do niczego, niczego do tego nie używam, po prostu widzę już. Tylko tyle. Mhm. Ale to czujesz, że to jest jakby z góry, czy tak z wnętrza? Jak to jest? Bo może ktoś by chciał też skalkować Cię, no to może podpowiedz. No nie da się tego skalkować, bo ja się tego nie uczyłam, więc po prostu patrzę, widzę i to tyle. Nie mogę tak... No dobra, no to przejdźmy do tematu energetyki słów. Ludzie, którzy no chociażby są troszeczkę sensytywni, to czują, że jeżeli się dane słowo powie z dużą energią, no to ono może być konstruktywne lub destrukcyjne lub jakoś tam inaczej. Ty do tego jeszcze masz coś takiego, że czujesz, skąd to słowo pochodzi. Tak. Więc powiedz proszę... W czasie rozmowy widzę, czy to słowo pochodzi z poziomu serca, czy z głowy. Mhm. No i co w związku z tym można zrobić? No bo to jest taka informacja, ale warto to jakoś wykorzystać, nie? Ja w swojej pracy no to wykorzystuję, to mogę powiedzieć, nie wykorzystuję tego, bo to przychodzi samo. Widzę po prostu, że jeżeli na przykład jakieś zmiany są na sercu, to niekoniecznie ta zmiana pochodzi z serca. Mhm. Okazuje się, że ta zmiana może pochodzić z głowy, na przykład z wątroby. No najróżniejsze są, no nie będę tutaj mówić o... No nie, no o konkretnych ludziach to nie trzeba, tylko przykładowo to, co powiedziałaś, kogoś załóżmy boli serce i załóżmy, no ktoś temu człowiekowi doradzi, no to idź i się lecz na serce, a ten człowiek się konsultuje z tobą i ty mówisz, że to dotyczy wątroby, nie? Tak, tak, tak. I na dodatek ta wątroba, ta dolegliwość wątrobowa to jest z pierwszego roku życia. Tak, tak się bardzo często się zdarza. To są najróżniejsze przypadki takie, nawet trudno to się do tego odnieść, bo ja to, co się na przykład dzieje na wątrobie, mogę to zobaczyć na przykład na 42 roku życia, na 9 roku życia, na pierwszym, a czasami nawet jeszcze do czasu takiego. I jakie to mogą być sytuacje właśnie w tych momentach życiowych? Co to może mogło się wydarzyć? To są najczęściej traumy, które tak jakby zapisane jeszcze z czasu, kiedy dziecko... No jeszcze nie rozumiało logiki. Tak, nie rozumie nic z tego i później to w kolejnych latach tak jakby te traumy się odpalają i zapis jest tak mocny, że... Dotyczy to organu i może to nawet powodować takie dolegliwości chorobowe, nie wiem. No coś takiego. Czyli w sumie domniemam, że w przyrodzie tak jest, że jeżeli dana trauma się zapisała, to później po jakimś czasie ciało chce to usunąć i w ten sposób się to ujawnia. Nie? Taki jest jakby cel ciała. Nie po to, żeby nas zabić, tylko żeby pokazać, człowieku, tutaj masz problem, zrób coś z tym. Tak, tak. Rozwiązanie tego na najwcześniejszym etapie to pozwala tak jakby rozwiązać, uleczyć, o najprościej to bym powiedziała, uleczyć całą tą sytuację i oczywiście wtedy ten stan chorobowy tak jakby sam się rozpuszcza, ale
Tutaj trzeba powiedzieć o takiej mocy uzdrawiania, że każdy sam może się uleczyć. To nie jest tak, że ktoś może na to wpływać, tylko usunięcie tego z podświadomości, bo świadomość, no to ze świadomości to można to wyprzeć, ale podświadomość to ona zapisuje to tak jakby bardziej na trwałe i usunięcie tego z podświadomości to tak według mnie to jest tak jakby uleczenie całej sytuacji, całego organu. To teraz w jaki sposób człowiek może sobie to uświadomić? Powiedzmy, nie ma kontaktu z tobą, tylko ma jakąś dolegliwość, czuje jakiś tam ból i teraz co może zrobić? No bo no, przyroda, podejrzewam, że ma jakieś mechanizmy do tego, skoro takie coś praktycznie jest. Może sam coś robić, ale w rozmowie ze mną to wraca do takich najważniejszych tych przeżyć ze swojego życia. To jest ja mogę się cofnąć w to, nawet jeżeli ta osoba nie pamięta tego, to i tak jest, tak jakby dotykamy tego punktu, że to na przykład było na 9 roku życia, czy na 3, czy no, bo to w każdym, dla każdego jest po prostu inaczej. Inaczej, tak. No dobra, no to jeszcze raz. Załóżmy, że ty komuś mówisz, że to do 3 roku życia, on sobie przypomina jakąś tam sytuację i co wtedy się dzieje? Sobie przypomniał, odczuł? No ja wtedy, bo ja, jeżeli mówię o wątrobie, to ja mam tak jakby rozrysowaną tą wątrobę i widzę, gdzie ta zmiana energetyczna jest, w którym to jest miejscu. Jeżeli to dotykamy tego 3 roku życia, to ja wtedy ze swojej strony ściągam to energetycznie, tak jak ja to robię, ale osoba, która wie, że to jest na 3 roku życia, może wrócić do tego, może wrócić do tych emocji i tak jakby przepracować, uwolnić. Poprzez skierowanie swojej tak, świadomości tak, zrozumienia, na rdzeń zrozumienia, problemu. Tak, zrozumienia. Natomiast jeżeli się nie zauważa tego, co jest rdzeniem, tylko zwraca uwagę na symptomy, no to cały czas biegamy dookoła, tak, a tak. Nie znajdujemy nie, celu. Nie ma tutaj. Może to wynikać na przykład z czegoś takiego, że się rodzi drugie dziecko i wtedy rodzice kierują swoją uwagę na to drugie dziecko, bo jest malutkie. Tak bardzo często się dzieje, że to jeszcze nawet dotyczy tego czasu, kiedy dziecko zauważa, że coś się dzieje dziwnego, no bo mama mówi o tym, że się urodzi na przykład. Powiększy się rodzina, czy urodzi się braciszek, czy siostra i tutaj już zaczyna się tak jakby tak w podświadomości z tego co ja widzę zaczyna się tak jakby niepokój, a później to bardzo często przechodzi w taką traumę, że ja odszukuję to, jeżeli się cofam do tego czasu, to odszukuję to bez problemu, że w tym czasie na przykład urodził się brat, czy urodziła się siostra i jest to bardzo tak widoczne, że gołym okiem nie potrzeba się nic domyślać. Od razu widać, że to jest traumatyczne przeżycie. Wtedy jest, mama się na przykład zajmuje tym maleństwem, a to dziecko tak jakby jest odsunięte i ono nie rozumie tego, bo nikt jemu tego nie tłumaczy. Ale to jest bardzo, bardzo ciężkie przeżycie, bardzo traumatyczne. Bardzo często porzucenie albo jeszcze odczucie porzucenia. Tak, no bo to nie jest tak porzucenie, ale dziecko tak to odbiera jako porzucenie. No i też częstą traumą jest to, że tatuś powiedzmy chciał chłopczyka. Tak, tutaj też jest coś takiego, co ja w rozmowie odczytuję to bardzo szybko, że to jest na 1 roku życia, to jeszcze zaczyna się też i wcześniej, już w okresie ciąży. Zaczyna się, widać to wyraźnie, gdzie jest konflikt z tatą. Nie zawsze jest tato, ale bardzo często, powiedzmy, tak dla mnie to na 70% to jest po stronie taty, że nieprzygotowany jest do tego, że oczekiwał synka, a później to już to idzie tak jakby rozchodzi się samo, bo jest... Dziecko czuje się niechciane. Niechciane, a też odrzucone przez to, że miało się urodzić na przykład synkę. I podświadomie, właśnie jeszcze tutaj jest coś takiego, że podświadomie
jeżeli urodzi się córka, to podświadomie ona będzie się zachowywała jak chłopiec. Będzie się nawet może się bawić zabawkami, samochodami. Samochodami, nie zabawkami, tylko samochodami. Tak, i jeszcze taka dolegliwość traumatyczna, która jest nieuświadomiona. Jeżeli było jakieś poronienie przed tym pierwszym żywym dzieckiem i rodzice to zataili. Też tak jest. Też tak jest. Też tak jest. Dużo ale... takich sytuacji spotykasz? Tak, to spotykam, ale tutaj jeszcze coś innego wchodzi, bo te dzieci nienarodzone bardzo często nie są pożegnane przez rodziców, bo rodzice nie myślą o tym i nie wiedzą o tym, że takie dziecko trzeba pożegnać. A ja, jeżeli tylko na to spojrzę, to widzę, że te dzieci są niepożegnane. I tutaj jest taki apel do rodziców, żeby te dzieci, nawet jeżeli to jest bardzo wczesna ciąża, te dzieci, żeby były tak jak osoby, które... No, żegnamy na cmentarzu. Tak, żegnamy na cmentarzu, żeby też były pożegnane te dzieci nienarodzone. Bo to jest bardzo ważne, no myślę, że bardzo ważne. Dobra, to przejdźmy teraz do tematu efekt diagnozy. Czyli ktoś do ciebie się zgłasza, mówi, że ma papiery dokumentujące jakąś tam dolegliwość i ty to przeformatowujesz, żeby od razu już na zasadzie, no czy to nazwijmy to efektu placebo, czy jakoś inaczej, poprzez własne emocje człowieka już on się sam uzdrawiał. Jak to wygląda? No w rozmowie już widzę strach. Strach to tutaj robi bardzo duże, że jeżeli... ktoś usłyszy, że coś tam ma jakieś zmiany chorobowe i coś się dzieje, to strach tutaj robi, no mogłam powiedzieć, niezłą robotę. Tak. To jest, być może, że z tego są jeszcze dalsze jakieś, nie wiem, przerzuty, czy no trudno mi powiedzieć, jak to mam nazywać, ale ta choroba ma taki jakby cięższy przebieg. Ja w rozmowie sprowadzam się do tego, że jeżeli ja mogę na przykład zobaczyć, jeżeli dotyczy to wątroby, mogę zobaczyć, co się na tej wątrobie dzieje energetycznie, bo ja się odnoszę do tego, jak to energetycznie wygląda, to taki jakiś wewnętrzny spokój się pojawia w tej osobie, że może nie jest tak dobrze, ale nie jest aż, też tak źle, bo ja w każdej chwili mogę... To powodujesz przepływ taki energetyczny. Tak, przepływ energetyczny, tak, ale w każdej chwili mogę zajrzeć do tej wątroby i powiedzieć, co się energetycznie na tej wątrobie dzieje. Czy jest poprawa, czy nie ma. Ściągam to i mówię, że... Czyli możemy tak jakby połączyć te dwa aspekty, o których przedtem mówiliśmy i teraz. Na początku była sobie kiedyś tam jakaś trauma, która wywołała jakiś efekt w danych organach i człowiek się o tym dowiedział albo go boli i zaczyna się bać tego skutku, nie? Czyli mamy nie dość, że traumę z przeszłości, to jeszcze mamy uderzenie energetyczne takie niefajne z teraźniejszości. I chodzi o to, żeby to wszystko uprzepływnić, nie? Tak jak rzeka, takie słowo, udrożnić. No. I ponieważ ty widzisz te blokady energetyczne i te przepływy, no to wiesz, gdzie spojrzeć, żeby podkorkować. Tak. Jesteś hydraulikiem. Tak to można nazwać. To o tym hydrauliku to może wtedy, kiedy bańki przystawiam, to może tak. No to jest jakby inna metoda, to potem o tym powiemy, nie? Dobrze, no to podaj przykład może tej pani, która prawie miała mieć operację. No tak, skontaktowała się ze mną pani, która tak, była przygotowana do operacji i ja zerknęłam, co się na tych płucach dzieje, bo zajmuje mi to oczywiście tyle, że w danej chwili, jak rozmawiam z osobą, to mam podgląd na to, co się dzieje na płucach. Tak to wygląda. Taki monitorek masz. Monitorek, tak.
I zerknęłam, że oczywiście jest tam na tych płucach, są zmiany. Dokładnie widzę miejsce, gdzie to jest i jak to wygląda. Ja ze swojej, oczywiście ustaliłam czas, o, to jest bardzo ważne, ustaliłam czas, jakiego dotyczy to, tak. Co się na tych płucach stało, jaki to jest... Czyli z historii tej pani. Tak, konkretny czas. Tak to było dokładnie. Ja wtedy to panią prosiłam, żeby weszła w ten czas, zobaczyła, co tam były za emocje, co tam się wtedy stało w tym czasie. Ja ze swojej strony ściągam energetycznie. Do tego jeszcze oczyszczam cały organizm. Później pani była zdiagnozowana po raz kolejny i okazało się, że nie musi już mieć operacji, że nawet nie wykryto komórek nowotworowych, a przedtem była szykowana do operacji i była nie wiem, podejrzenie, jak mogę powiedzieć? No podejrzenie, no tak. Zresztą nie wiadomo, co oni tam... Markery były zrobione nowotworowe, były. Bo jak się do mnie zgłosiła, to powiedziała, że ma raka płuc. O tak, dokładnie. Okej, okay. A później już go nie miała. Tak, a później okazało się, że po tych badaniach, że nie ma raka, nie ma komórek nowotworowych. No i czuję się oczywiście bardzo dobrze, bo sam fakt, że może się ze mną w każdej chwili skontaktować, to już tak jakby... Na duchu podnosi. Dobrze. I teraz opierając się na tych doświadczeniach, że w dorosłym życiu ludziom się wydarzają różne zdrowotne sytuacje, czy losowe, na wskutek czegoś, co było w dzieciństwie, to możemy domniemać, że w dzieciństwie te dzieci się mocno programują. Tak, mocno się programują. Bardzo mocno. I również w okresie ciąży. Więc może podaj parę takich jakby instrukcji higieny psychicznej, w jaki sposób mieć interakcję z dziećmi, żeby ich los w przyszłości był dobry, żeby... Nie ma tutaj chyba takiej regułki na to, bo rodzice nie są przygotowani do tej roli. Sami niosą traumy ze swojego życia, ze swojego dzieciństwa i wchodzą w to tak jakby... Z automatu. Z automatu. Ja chciałam powiedzieć, że wchodzą z butami w te życie tego maleńkiego dziecka, tak jakby wchodzili z butami. Myślą, że to, że ono nic nie powie jeszcze, bo jest maleńkie i że mało słyszy albo nic nie rozumie, ale to okazuje się, że to nie jest tak, jak rodzice myślą. Cały zapis jest na dziecku, wszystko widać od A do Z, każda emocja. Nawet rodzice nie zauważają pewnych takich przeżyć dziecka. Dopiero ja, jak w to wejdę, to dopiero mogę to zobaczyć, a rodzice, nie było czegoś takiego. Mhm. A na dziecku jest ten zapis i to jest bardzo mocny zapis. Czyli rodzic może sobie tylko pomyślał z emocją, a w dziecku się zapisało i później rodzic sobie to wymazał, zapomniał, tak, a zapis został. Dziecko nawet jak nic nie powie, dwuletnie dziecko czy trzyletnie dziecko, ono wszystko słyszy, na wszystko reaguje. I zapisuje, a nam się wydaje, że to maleńkie dziecko, ono tam nic nie wie, ale to tak nie jest. Czyli wniosek jest taki, że aby poprawić los dziecka, to rodzice powinni... No jeśli oczywiście zechcą poprawić los dziecka, zająć się sobą w pierwszej kolejności. Tak, bo wydaje mi się, że bardzo często, jeżeli dziecko małe jest chore, to powinno się leczyć najczęściej mamę, no ale tatę też. Tak. Tak ja to widzę. Może nawet nie leczyć, tylko uzdrowić dzieciństwo rodziców. Żeby nie przenosili z pokolenia na pokolenie tych samych traum. Tutaj to chyba trzeba by było to pociągnąć już, nie wiem, całościowo, żeby zaczynać od szkoły i już edukować te dzieci na tym etapie, gdzie już coś wiedzą i później jak będą rodzicami, to już myślę, że to by było jakoś tak... No żeby były już dorosłe. A nie żeby przeżywały swoje dzieciństwo jako dorośli. Nie?
Opowiadałaś, że miałaś taką sytuację, gdzie szłyście z Jolą gdzieś tam w supermarkecie i dziecko płakało i widziałaś, skąd jest ta przyczyna tego płaczu. Tak, zobaczyłam to płaczące dziecko, ale jak zerknęłam tak na mamę, to okazuje się, że to jest krzyk mamy, to nie jest krzyk dziecka. Mhm. To jest krzyk mamy. Mama ucisza to dziecko, ale to nie jest jego krzyk, tylko to jest jej krzyk. Czyli... jej. Wtedy, kiedy ono, bo ja tam nawet dokładnie podałam czas, w którym ona nie radziła sobie z tym macierzyństwem, no a dziecko tylko tak jakby wzięło to na siebie i teraz... I uzewnętrznia to, tak, co jest matce, która matka sobie tłumi. Tak. Mhm. Dobrze, a teraz temat energetyki polecanych, czy metod, czy ziół, czy jakichś medykamentów. Jesteś w stanie powiedzieć, czy dla danego człowieka dany lek, albo dane zioło, czy dana jakaś metoda terapeutyczna jest dobra. Tak, tak, tutaj określam to bardzo precyzyjnie. Jak dotyczy to jakiegoś zioła czy czegoś, to skuteczność tego leku dla danej osoby, energetyka tego leku, tutaj to bardzo szybko i bardzo dokładnie to określam. I również jedzenie, czy dla kogoś jest coś zdrowe, bo nie wszystko dla każdego pasuje. Tak. Mogę, na przykład zerknę, czy sałata, czy kalafior, czy coś dla danej osoby, na ile procent to jest dobre tutaj. Mhm. To bardzo dokładnie to określa. Dobra, a teraz bardziej takie kwestie zawodowe, dotyczące zawodów różnych ludzi. Jest taki pan, który jest w stanie diagnozować przy pomocy wahadełka to robi, pracowników, czy dani ludzie w danej firmie są pożyteczni, czy nie. I czy warto im w ogóle płacić za to, że siedzą w tej pracy. I ty ostatnio też się zajęłaś czymś takim, w sensie, że przyszedł klient i mu to zrobiłaś bardzo świetnie i powiedział, że jest to 100% trafienia. Więc powiedz, o co chodziło, jak to było? No jeżeli ktoś zapyta mnie o pracownika swojego, jakiś szef zapyta o swojego pracownika, no to ja mogę dokładnie powiedzieć przydatność na danym stanowisku, na ile to jest ta osoba, sprawdzi się, bo to nie tylko wtedy, kiedy pracuje, ale jak nowy pracownik, to dokładnie mogę określić, na ile jego przydatność jest w firmie, na ile on się sprawdzi na tym stanowisku, nawet ile powinien dostać pensji. Tak, żeby było uczciwie w tą i w tą stronę. Tak, mhm. Tak. A widzisz też ubytki energetyczne w ciele, jeśli ktoś to ma, w różnych obszarach. Jak to wygląda? W jakich kolorach? Kolorach to może nie, bo to do mnie przychodzi tak jak wszystko inne, ale ubytki energetyczne to polegają na tym, że na ciele widzę tak jakby wyrwane kęsy. Wyrwane kęsy, kawałek ciała wyrwany. To są wszystko nowe informacje, które do mnie przychodzą. Ja przyglądam się temu, mogę powiedzieć, że umiem to naprawić. Mhm. Umiem to naprawić, ale jak powstają te ubytki energetyczne na ciele, ja tego dokładnie nie wiem, ale z tych kilku takich przypadków, o których które się pojawiły, to mogę powiedzieć, że to jest tak jakby ktoś kogoś dotknął, podniósł na przykład rękę i zabrał ten fragment ciała, tak jakby był wyrwany. Czyli taki wampir, powiedzmy, można by powiedzieć. Nie wiem, czy to jest, nie wiem, czy to jest, czy na czym to polega, w każdym bądź razie jest takie coś. Ja ze swojej strony to mogę to pozamykać, jakoś tak energetycznie zamknąć to, wyrównać, no nie wiem, jakich jeszcze słów tutaj muszę, wypełnić coś takiego. Tak jakby tą aurę całej osoby mogę tak jakby zamknąć, ale jest coś takiego, też to się pojawia w tym, co widzę, pojawia się, może nie tak często, ale jest. Mhm.
Dobrze, to teraz skoczmy troszeczkę w inną dziedzinę. Podczas naszego ostatniego nagrania zapytałem się Ciebie o Trumpa, czy jego intencje są pozytywne i dobre. Powiedziałeś, że dobre. Natomiast w ostatnich tygodniach moje takie pewne spostrzeżenie wzbudziło wątpliwości. Mianowicie Trump mocno napiera na szczepionki, żeby jak najszybciej te szczepionki wdrożyć. Na początku myślałem, że tu chodzi o jakieś takie pozytywne szczepionki, nieszkodliwe, zupełnie jakby z boku całej tej układanki politycznej. No ale się okazuje, że jemu chodzi o te firmy produkujące szczepionki, te same, które również na Europę rzucają szczepionki i na cały świat. Więc czy coś się zmieniło w tej kwestii, jeśli chodzi o jego intencje? Co się zmieniło? Teraz, jak widzę energetykę słów i to, co ty mówisz, to ja mam tak jakby wgląd do tych słów. Jeżeli mówisz o Trumpie, to ja to widzę wszystko wysokoenergetycznie. Nie ma tutaj niczego, jeżeli nawet o szczepionkach mówisz, o czymkolwiek powiesz, wszystko jest w wysokich energiach. Tu nie ma mowy o, nie wiem, czy jakichś pokrętnych informacjach, czy nie umiem, ja się na polityce nie znam, nie umiem nic na ten temat powiedzieć, ale ja tylko mogę powiedzieć to, co widzę. Nie ma w tym niczego, co by było niskoenergetyczne. Czyli jego napór na szybką produkcję szczepionek nie wynika z jego intencji ludobójstwa, bo tak niektórzy mogą myśleć, że szczepionki to jest równa się ludobójstwo, tylko chodzi o coś innego. Coś, co no my nie wiemy jako jeszcze, my nie wiemy, coś pozytywnego. My nie wiemy jeszcze, o co chodzi, ale na pewno to są wysokie energie. Tutaj nie ma mowy o jakichś takich niskich energiach, bo ja w każdej chwili, jeżeli nadano raz, że widzę energetycznie każdą osobę i jeżeli z kimś rozmawiam, to mogę powiedzieć, na jakim poziomie ona jest energetycznym, ona jest w tej chwili i ogólnie, jaki to jest energia. Czy to jest wysoka energia? No z tym nie mam problemu, z określeniem tego poziomu energetycznego dla danej osoby, czy to jest osoba pozytywna, czy negatywna. Jeżeli mówisz o Trumpie, to tutaj nie ma nawet tak jakby zapis jest na, jak się nazywa to od serca? Pole serca? Nie. Chodzi mi o te badanie, co tak. EKG? EKG. To tak jakby na tym zapisie EKG nie ma tam takich skoków. Cały czas jest wszystko w wysokich energiach. Ja się no dobra, no to teraz nie znam na tym, ale temat pokrewny. Bill Gates. Bill Gates też napiera na produkcję szczepionek. Jak jego postrzegasz? Tutaj jest wszystko na niskich energiach. Bardzo niskie, tak? Tak. No a można by powiedzieć, że no, ci panowie w tym samym kierunku, tylko że jeden ma inną intencję. Nie. Ty jeżeli, bo tak, teraz jak rozmawiamy, ja patrzę na, no bo mogę tak zrobić, patrzę na energetykę tych słów, to jeżeli mówisz mi o Trumpie, to jest wysoko. Jeżeli ja się naprawdę nie odnoszę do tej osoby jako do osoby z polityki, ale ja tylko mówię o tym, co ja widzę, to tutaj są niskie energie. Nisko jest. Wszystko jest nisko. Dobra, no to jeszcze trzeba wspomnieć o Joe Bidenie. Joe Biden to jest konkurent Trumpa w tych wyborach amerykańskich. Jak on wygląda? Jeszcze raz mi powiedz. Joe Biden, starszy pan, który w polityce siedzi już 47 lat. To dobrze, tylko że wiedz o tym, że ja nie oglądam telewizji od 8 lat. No dobra. Nie mam też radia. No to tym lepiej. Mówisz mi o tych osobach, ja tylko mogę powiedzieć tyle, co ja widzę. Tak. Także tutaj widzę energetycznie wysoko. On jest wysoko? Tak. Zaskoczony jestem. No. To jeszcze raz powtórz to, niech jeszcze raz to sprawdzę, ale Joe Biden. Wysoko. To w takim razie, jakie są intencje Joe Bidena? A widzisz, i jak się pytasz o intencje, to intencje są nisko. To jest, tutaj jest pewnie ta rozbieżność tego, że jak pytasz mnie się tylko o osobę, to ja to widzę energetycznie wysoko, z poziomu osoby, takiej może, nie wiem,
prywatnej, nie wiem jak to nazwać, ale intencje są nisko. Okay. To prawdopodobnie na tym polega. Dobra, czy jego intencje, a jakby kierunek intencji też możesz zobaczyć? I... Kierunek już idzie wysoko. No zaraz, intencje nisko, a kierunek wysoko. Widzisz, bo nie wiadomo o co tutaj chodzi. No dobrze. Kierunek ja tylko użyłeś. Intencje jego są bardzo nisko, ale jak pytasz się o jego. No, ale może się zapytaj dokładnie o jego kierunek. Dobrze, to zróbmy tak. Ja powiem zdanie, a ty powiedz, na ile ono jest prawdziwe. Dobrze. Intencją Joe Bidena jest wprowadzenie marksizmu w Stanach Zjednoczonych i rozlanie go na cały świat, czyli jednolita władza, zamordyzm, pełna kontrola nad ludźmi, coś takiego. Tutaj jest bardzo nisko. Jak ja bym miała to w procentach określić, to ja tutaj nie wiem, czy bym 5% dała. W sensie to zdanie jest nieprawdziwe, czy to, co ja mówię, jest takie niskie, że to jest prawdziwe? Nie, nie, nie. Jak to określić? No, jak ja ci to mogę powiedzieć? Energetycznie jest bardzo nisko i ty nie to pytanie dajesz, bo ja jeszcze raz zadaj to samo pytanie, to ja powiem ci, o co mi chodzi. Czy intencje Joe Bidena są jakby destrukcyjne dla Amerykanów? Tak, właśnie o te słowo destrukcyjne, to dobra. Tutaj właśnie jest bardzo nisko i tutaj jakbym coś na plus dała, to nie wiem, czy jest 5%. To tylko o tak chciałam powiedzieć. Czyli totalna destrukcja dla Stanów plus dla tego obszaru świata, który jest zależny od Stanów Zjednoczonych. Tak, to są bardzo, bardzo niskich energiach. To, o czym mówisz, to jest bardzo niskich energiach. Tutaj dobrze, a teraz mamy dwie opcje. Albo Trump, albo Biden. Kiedy kwiatki będą kwitły bardziej? Kiedy kwiatki? Trump na górze, mam energetycznie na górze. Okej. Okay. Pomimo oczywiście jego tam wad, które też jak każdy ma dużo. Ale ja się nie odnoszę do wad, ja się nie odnoszę do polityki, wiem. Do niczego. Ja tylko patrzę osoba energetycznie, a ja się nareszcie nie znam. Dobra, a teraz weźmy tą plandemię całą. Czy efekty tego, co się teraz dzieje na świecie w niedalekiej przyszłości będą pozytywne dla ludzkości, czy negatywne? Tutaj jest pytanie. Negatywne. Negatywne. W sensie. Tak jak mówisz, tak odpowiadam. Mhm. Tego, co się dzieje, efekty są na minusie, są nisko. Pomimo tego, że niektórzy się budzą dzięki temu. Budzą się. No budzą się, bo widzą. Zaraz. Jak budzą się, to mogłabym określić obudzonych. Obudzonych 20%. Jak od 0 do 100, to jak mam 20% obudzonych, to więcej nie ma. Mhm. Dobrze, przeszliśmy przez wszystkie tematy. To teraz na koniec powiedz proszę coś ku pokrzepieniu serc, bo w niektórych ludziach jakieś tam straszki czasami goszczą od czasu do czasu, a warto, żeby sobie poszły, więc tak. Co zrobić, żeby być bardziej zrelaksowany przez życie? Ku pokrzepieniu serc to musimy dbać nie tylko o swoje ciało, ale też i o swoją duszę. Mhm. Dusza tutaj, mogłabym powiedzieć, że wiedzie prym w tym wszystkim, bo zdrowa dusza to jest zdrowe ciało. Tak. I każda choroba, która wydaje się, że się zaczyna od ciała, to... Z tego, co ja widzę, to zaczyna się od duszy. Tak, najpierw choruje dusza, później choruje ciało. Czyli odwrotność tak, tego powiedzenia. Tak. Zdrowej duszy, zdrowe ciało. Tak, no dobrze, a technicznie, jak człowiek, który troszczy się o to swoje ciało, bo gdzieś boli go i boi się tego, że może zachorować albo że już choruje, co zrobić, żeby taki człowiek sam siebie obsłużył emocjonalnie? Bo to może być dla niektórych trudne. Jak to ułatwić? To nie jest łatwe, a to dlatego, że
Każdy nosi w sobie przeżycia, traumy, różne doświadczenia, dużo bólu, dużo takiego fizycznego cierpienia i No dobrze, jasne, że to jest trudne, bo gdyby było łatwe, to już by tego problemu nie było. Tylko jak to człowiek może zrobić? Zawsze jest jakiś otwieracz do czasami konsol. ktoś mnie się pyta, jak to zrobić, co zrobić, żeby widzieć, co zrobić, żeby wiedzieć. Szczerze mówiąc, to ja nie wiem jak. Ja po prostu tylko żyję. Okej. No dobra, to możemy powiedzieć tak, że są metody, różne ścieżki. Warto szukać, żeby znaleźć coś dla siebie. No bo lepiej robić coś, lepiej pójść błędną ścieżką czasami, ja tak przynajmniej uważam, niż nic nie robić. Bo jak nic nie będziemy robić, to przez następne 70 lat będziemy tylko gnić i tak skończymy. A jak będziemy coś robić, to ta aktywność w końcu nas naprowadzi na właściwą ścieżkę. Zgadza się? Z każdego dnia, z każdego zdarzenia trzeba wyciągać wnioski i to zawsze musi budować. To choroba to nie jest koniec świata. Tutaj o to jest bardzo ważne. Tak. Choroba to nie jest koniec świata. To jest tylko lekcja. Choroba to jest tylko lekcja, która jest początkiem do czegoś wielkiego. Dokładnie tak. Tutaj jest. Mogłabym ja o sobie powiedzieć, mogłabym narzekać, mogłabym powiedzieć, chorowałam i mogłam, że straciłam zdrowie, ale ja tak powiedzieć nie mogę. Tak, bo to nie jest prawda, bo to coś nam dało. Tak, bo ja nic nie straciłam, ja mogę tylko powiedzieć, że zyskałam. Super. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.